Szanowni Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, jest 28 grudnia. Jest to święto świętych młodzianków. I posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 2, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opakuje swe dzieci, nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Dzisiaj słyszymy o kolejnej sytuacji, w której Bóg przychodzi do Józefa po to, żeby go ostrzec. Dlatego Bóg posyła anioła i mówi Józefowi: wstań, bierz dziecko, Maryję i uciekajcie. Uciekajcie, bo twoim zadaniem jest uchronić to, co dałem światu dla zbawienia świata. Uciekaj do Egiptu i wrócisz wtedy, kiedy cię wezwę. Warto dzisiaj zadać sobie pytanie, zapytać siebie, gdzie w moim życiu jest takie miejsce, w którym moje bycie z Jezusem jest byciem bezpiecznym. Gdzie nic mu nie zagraża, gdzie się z nim spotykam w taki sposób, że nic nie jest w stanie mi go odebrać. Może warto tam się znaleźć, tam pójść, tam być. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.